Jeśli masz gekona, musisz o tym pamiętać. Po każdej wylince sprawdzaj dokładnie palce u gekonów, ponieważ mogą na nich zostać resztki wylinki. Zwracaj uwagę na kloakę. Znajduje się ona u nasady ogona. Jest to tak zwany tyłek gekona. No i zwracaj, czy nic tam nie wystaje, nic nie wyleciało i czy wszystko jest w porządku. Szczególnie uważaj na ogon. To w nim gekon magazynuje wszelkie zapasy, które zgromadził. Jeśli gekon odrzuci ogon lub przez przypadek ty go oderwiesz, gekon traci wszelkie zapasy, które zgromadził. Mało tego, ogon już nigdy nie odrośnie taki ładny, jak był. Odrośnie, ale prawdopodobnie zdeformowany. Jeśli film ci się spodobał, zostaw plusa oraz wpadnij na mojego Instagrama Gadzia Republika. W komentarzu możesz też napisać pomarańcza, tak jak imię tej samicy.